Panie generale, szanowni państwo, przyjaciele gdyńskich strażaków, ale przede wszystkim panie, panowie, gdyńscy strażacy, druhny i druhowie, z okazji Dnia Strażaka pragnę w imieniu mieszkańców naszego miasta przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować każdemu z państwa za codzienną służbę. Te 2600 zdarzeń to skala, która pokazuje państwa zaangażowanie i pracę, ale w każdym z tych zdarzeń jest nie tylko kompetencja, ale też determinacja, poczucie służby, poczucie niesienia pomocy mieszkańcom naszego miasta i nie tylko. Ostatnie lata to czas bardzo szczególny. Pandemia, potem wojna w Ukrainie czyniła także przed strażakami, także gdyńskimi strażakami szczególne wyzwania. Za podejmowanie tych wyzwań z dumą, profesjonalnie, tak jak zawsze, bardzo serdecznie dziękuję i obyśmy tych nadzwyczajnych sytuacji mieli jak najmniej. Życzę satysfakcji spełnienia służby. Macie państwo świadomość, że strażacy to taka szczególna grupa, nie tylko w Gdyni, myślę, że w całym kraju, która cieszy się szczególnym zaufaniem, a ono się bierze z wdzięczności, takiej codziennej, prawdziwej, szczerej wdzięczności mieszkańców, którzy widząc państwa poświęcenie i poczucie, że każdego dnia sprawiacie, że możemy czuć się po prostu bezpiecznie.